Znam hejt doskonale z mojego własnego życia. I znam go bardzo, bardzo długo. I kiedyś bardzo się tym przejmowałam. Ale potem zaczęłam myśleć, nie tylko o tym, w ogóle zaczęłam myśleć o życiu, o świecie, o tym, jak działa ludzki umysł, jak działają ludzkie emocje. I chcę Ci dzisiaj powiedzieć, Marianno, o tym, czym jest hejt z mojego punktu widzenia. Jak nauczyłam się nim nie przejmować i co możesz zrobić, żeby ten hejt Cię nie dotykał. Więc po pierwsze, czym jest hejt? To jest rodzaj agresji, agresji słownej. Skąd się bierze agresja? Agresja bierze się z pewnych emocji, które są we mnie, których nie rozumiem, których nie znam, których nie potrafię nazwać, które rosną we mnie jak lawina i szukają jakiegoś ujścia. I teraz człowiek, który żyje w takim stanie, czyli jest bezradny wobec swoich emocji, jest też bezradny wobec swojej agresji. Musi ją jakoś rozładować, więc szuka dookoła siebie. To wszystko oczywiście odbywa się na poziomie podświadomym. Nikt świadomie nie mówi, ha, mam w sobie agresję, muszę ją rozładować. To wszystko dzieje się samo, dzieje się gdzieś w głębinach naszych umysłów. Więc taki człowiek, w którym wzbiera się ta dziwna agresja, nad którą on nie ma kontroli. Gdyby mógł, gdyby istniał taki przycisk, dotykasz siebie i mówisz, agresja ginie, to myślę, że dla wielu osób to byłoby znakomite rozwiązanie i używaliby tego przycisku i agresji by nie było. Ale tak nie jest. Oczywiście są sposoby radzenia sobie z agresją, ale to jest inny temat. Teraz mówię o takiej agresji, którą czujesz w sobie, nad którą nie masz kontroli, która rośnie w tobie jak lawina i wtedy ludzie instynktownie szukają jakiegoś źródła poza sobą, na które mogą tę agresję przelać. I szukają na przykład osoby, którą mogą zhejtować. Mogą to zrobić w internecie, mogą to zrobić osobiście, mogą wyładować się na kimś, kto akurat pojawi się na ich drodze i nie muszą tej osoby osobiście nienawidzieć, bo hejtować pochodzi od angielskiego słowa hate, czyli nienawidzieć, ale tu nie o to chodzi, że osobiście kogoś nienawidzisz i dlatego go hejtujesz. To może tak wyglądać z pewnej odległości, ale moim zdaniem ten hejt, czyli to okazywanie komuś niechęci, nienawiści, poniżanie, obrażanie czy w inny sposób nękanie wcale niekoniecznie musi być skierowane konkretnie wobec tej osoby, ponieważ ja wybieram tę osobę i ona budzi we mnie takie emocje, że ja tę osobę będę hejtował. Moim zdaniem najczęściej jest tak, że człowiek, który czuje taką agresję w sobie i czuje przymus, żeby ją rozładować, wybiera pierwszą lepszą osobę, która akurat stanie mu na drodze. Bardzo dobrym miejscem do rozładowania, bardzo dobrym w cudzysłowie, w tym sensie, że bardzo dużo ludzi korzysta z tego sposobu, jest internet, dlatego że tam można rozładować swoją emocję anonimowo i można pójść po całości, najczęściej bez żadnych konsekwencji. Czyli tak, hejt to jest skutek pewnej agresji, która rodzi się w człowieku dlatego, że on sam kompletnie nie radzi sobie ze swoimi emocjami. I to jest bardzo ważne, żeby to zrozumieć. Dlatego, że osobie, która szerzy taką agresję, która jest wyrazicielem tego hejtu, która zachowuje się w sposób agresywny wobec innych ludzi, czy to w internecie, czy bezpośrednio, takiej osobie właściwie należy współczuć. Wcale nie chcę przez to powiedzieć, że ta osoba robi coś dobrego. Oczywiście robi coś złego. I to nie zmienia faktu, że agresja, hejt, nękanie kogoś jest czymś złym. I ja nie mówię teraz o tym, żeby akceptować hejt.
mówię o tym, że osoba, która jest sprawcą tego hejtu, jest najczęściej bardzo zagubioną, powikłaną emocjonalnie osobą, która żyje w stanie wewnętrznego chaosu, lęku, poczucia ogromnej bezradności wobec różnych rzeczy, które dzieją się w jej życiu, wobec życia samego, wobec decyzji, które ma podjąć, wobec wszystkiego, co ją otacza. Więc taka osoba raczej wymaga współczucia. Bo coś ci pokaże. Zobacz. Załóżmy, że jest osoba, która, o której wiesz, że jest agresywna i że szerzy hejt, że traktuje cię bez szacunku i w inny sposób hejtuje ciebie, na przykład na Facebooku albo gdzieś indziej. I teraz, czyli ta osoba szerzy zło, tak? Zgodzisz się ze mną. Szerzy agresję, nienawiść, złe słowa, być może mówi o tobie rzeczy, które nie są prawdą, czyli szerzy kłamstwo, więc szerzy zło. I teraz, jeżeli ty będziesz nienawidzić tej osoby, będziesz szukać zemsty, będziesz mówić o niej też złe słowa, to powiedz mi, w czym jesteś od takiej osoby lepsza? Wtedy ty też szerzysz zło. I co z tego, że w odpowiedzi na zło innej osoby, ale szerzysz zło. I teraz ci powiem, dlaczego nie warto szerzyć zła. Niezależnie od tego, co ciebie spotyka i niezależnie od sytuacji, w jakiej się znajdujesz i niezależnie od tego, czy to jest, czy ty jesteś źródłem tego zła, czy tylko twoje źródło jest odpowiedzią na zło, które przychodzi do ciebie z zewnątrz. Ponieważ zło jest bardzo, ale to bardzo osłabiającą energią i osłabia najbardziej osobę, która to zło w sobie nosi. Zobacz, ile czasu taki człowiek, który hejtuje, ile czasu taki człowiek spędza na zagłębianiu się we złe myśli, wymyślaniu złych słów, ile czasu spędza na tym, żeby obrzucić kogoś błotem, ile wymyśla jeszcze sposobów, żeby okazać swoją nienawiść i agresję. Marnuje w ten sposób bardzo dużo drogocennej energii, którą mógłby przeznaczyć na przykład na to, żeby poznać samego siebie i zrozumieć samego siebie. Traci bardzo dużo energii na to, żeby to zło w sobie pielęgnować. Dlatego, że jeżeli obierasz sobie kogoś za obiekt swojego hejtu, to wszystkie albo prawie wszystkie twoje myśli krążą wobec tego, w jaki sposób tę osobę można jeszcze inaczej zhejtować, jak jeszcze jej dopiec. Czy wiesz, ile czasu i energii taki człowiek, taki hejter traci na to każdego dnia? Im więcej on traci energii na to, żeby ciebie nienawidzieć albo żeby toczyć z tobą wojnę, tym więcej ty masz czasu, żeby być silna i żeby budować swoje życie. Jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, o której chcę ci powiedzieć. To, że ktoś hejtuje ciebie, okazuje ci niechęć, nienawiść, w inny sposób stosuje wobec ciebie przemoc słowną, okazuje ci agresywne zachowanie, uprzykrza ci życie. To jest jedna rzecz, ale to, jak bardzo ty będziesz się tym przejmować, to jest druga rzecz. I powiem ci coś, co sobie łatwo wyobrazisz. Uwaga, to jest bardzo ważne. Im bardziej ty przejmujesz się tym, co ten ktoś robi, w jaki sposób cię nienawidzi, jakich słów używa, w jaki sposób cię obraża, w jaki sposób niszczy twoje życie, oddajesz mu cząstkę swojej duszy. W pewien sposób stajesz się częściowo niewolnikiem tego, co ten ktoś mówi i robi.
dlatego że oddajesz mu kontrolę nad cząstką swojego życia. No tak czy nie? Jeżeli przejmujesz się tym, że ktoś zachowuje się wobec ciebie w brzydki, nienawistny sposób, pozbawiony szacunku, przejmujesz się tym, czyli dopuszczasz to do swojej duszy, myślisz o tym, to spędza ci sen z powiek, jesteś z tego powodu nieszczęśliwa, to psuje twoje samopoczucie, to niszczy twój dobry nastrój. Czy to nie jest oddanie kontroli nad twoim życiem tej osobie? Jest. W ten sposób oddajesz mu kawałek swojej duszy, nad którą ten ktoś ma władzę. I za każdym razem, kiedy będzie ciebie hejtował, to używa tej władzy, jaką ma nad tobą. Ale on nie ma jej dlatego, że przejął tę władzę. On ma ją dlatego, że ty ją oddałaś. Dlatego, że zaczęłaś słuchać tego, co on mówi. Zaczęłaś przejmować się tym, co jemu się wydaje. Jemu czy jej, nie wiem, kto cię hejtuje. Jemu, czyli hejterowi w tym sensie. Zaczęłaś dawać wiarę temu, co on mówi. Zaczęłaś się tym przejmować, dopuściłaś to do siebie. I wtedy ten ktoś ma nad tobą pewien rodzaj władzy, dlatego że każda następna rzecz, którą wymyśli, wie, że to ciebie dotknie i sprawi ci przykrość. Więc ma pewien rodzaj kontroli nad tobą. Więc pierwsza rzecz, którą chciałabym ci poradzić, to jest nie oddawanie mu żadnej cząstki twojej duszy. Dlatego, że twoja dusza należy do ciebie. I to ty decydujesz o tym, jaki jest twój nastrój, jakie jest twoje samopoczucie. Ty decydujesz o tym, kto jest ważny w twoim życiu. I ty decydujesz o tym, czy hejter staje się ważną osobą w twoim życiu. Czy też może hejter jest osobą, do której nie będziesz przykładała wielkiej wagi i on wtedy w twoim życiu nie będzie istniał. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, którą chciałabym ci zaproponować. Wyobraź sobie, albo przypomnij sobie, czy masz kogoś, kogo bardzo podziwiasz, kogo uważasz za swój wzór. Ktoś, kto bardzo ci imponuje. I to może być osoba albo prawdziwa, ale to może być też osoba literacka, albo postać z filmu, czy z komiksu, osoba, która żyła dawno temu, albo żyje teraz. Ktokolwiek to jest, przypomnij sobie tę osobę. I zastanów się, jak zachowałaby się ta osoba, gdyby spotkała takiego hejtera jak ty. Co zrobiłaby, będąc na twoim miejscu? Weźmy na przykład, nie wiem, kto może być twoim bohaterem. Powiedzmy, że, no nie wiem, pierwsza osoba, która przychodzi mi do głowy, bo ostatnio widziałam zwiastun serialu The Crown, czyli Korona, to jest królowa angielska. Czy myślisz, że królowa angielska spotyka się z hejtem? Założę się, że tak. Wiele razy, na wiele różnych sposobów. Jak myślisz, co królowa angielska robi z hejtem? Czy zastanawia się, ale dlaczego on mi to robi? Ale to jest takie przykre, on nie powinien tego robić. Jak mnie to boli, dlaczego on mówi takie rzeczy o mnie, które nie są prawdą, on nie powinien tego robić? To jest pozwalanie na to, żeby to, co robi hejter, kierowało twoim życiem. Nie pozwalało ci spać, żeby zajmowało twoje myśli. Myślę, że królowa angielska tego nie robi. Królowa angielska wie, co ma do zrobienia w życiu i po prostu to robi. A jeżeli zdarzy się ktoś, komu to się nie podoba, to królowa angielska mówi: rozumiem, to ci się nie podoba, nie lubisz mnie z jakiegoś powodu, trudno. Ja mam swoje życie, ty masz swoje życie. I powiem ci, że to jest właśnie to, co ja zrobiłam w moim życiu, dlatego że spotkałam się z różnymi hejterami w różnych momentach mojego życia i w szkole, i potem, kiedy byłam dorosła. I nawet teraz, czasami, kiedy coś powiem albo napiszę w książce,
docierają do mnie informacje o tym, że na przykład jest gdzieś jakaś strona, na której ktoś mnie hejtuje, ale nie wiem, jaka to jest strona i nie wiem, w jaki sposób mnie hejtuje. Wiesz dlaczego? Dlatego, że ja tego nie sprawdzam. Dlatego, że wiem, że są osoby, które będą mnie nie znosić. Nie dlatego, że ja jestem okropna, tylko dlatego, że obrały mnie za cel swojej agresji. Równie dobrze mogłyby obrać na cel swojej agresji kogoś innego, a akurat przez przypadek trafiło na mnie. Więc trudno. Dlaczego miałabym się tym przejmować? Czasami zdarza mi się przeczytać niepochlebne opinie, kiedy czytam coś pod postem, który zamieściłam na Facebooku albo na YouTubie. Czasami się uśmiecham, myślę sobie, rzeczywiście coś w tym jest, ale czasami śmieję się tylko z tego, bo wiem, że to jest po prostu kompletnie, totalnie nieprawda i nieporozumienie. Więc ja wiem, jaka jest prawda o mnie. Mam poczucie własnej wartości. Mam poczucie celu, do którego zmierzam. I dlatego to, co mówią albo piszą ludzie, którzy z jakiegoś powodu czują do mnie wielką niechęć, mają do tego prawo. Każdy człowiek ma prawo do posiadania takich emocji, jakie ma. Tym bardziej, że pamiętaj o tym, że emocje to jest coś takiego, co pojawia się w człowieku nie dlatego, że on tego chce i te emocje w sobie przywołuje. To jest wyższa szkoła jazdy, o tym na razie nie mówimy. Ale zazwyczaj jest tak, że emocje to jest coś, co w człowieku się po prostu pojawia. Pojawia się na skutek różnych innych podświadomych emocji. Więc ja wiedząc o tym, dlaczego miałabym się przejmować tym, że ktoś mówi o mnie albo pisze o mnie rzeczy, które są przykre, które są nieprawdziwe, które stawiają mnie w złym świetle. No trudno. Nie mam kontroli nad tym, w jaki sposób myślą, czują i zachowują się inni ludzie. Ale mam pełną kontrolę nad tym, co z tym zrobię ja. Czy pozwolę, żeby to mnie dotknęło i zrujnowało mi życie? Czy pozwolę, żeby to zniszczyło mój spokój i moją wewnętrzną równowagę? Nie. Nie pozwolę. Bo ja się po prostu na to nie zgadzam. Nie na to, żeby oni to robili, dlatego że tak jak powiedziałam, oni mają prawo do myślenia, czucia i wypowiadania się w dowolny sposób. Nie mam kontroli nad innymi ludźmi, ale ja się nie zgadzam na to, żeby to zniszczyło moje myślenie, moją wewnętrzną równowagę, to, co ja wiem, że jest o mnie prawdą. I to jest najważniejsze. Czyli chciałabym Ci przypomnieć kilka najważniejszych rzeczy. Po pierwsze, człowiek, który hejtuje, jest właściwie ofiarą swoich emocji, nad którymi nie ma żadnej kontroli. I ten człowiek nie jest szczęśliwy. Może się wydawać i jemu, i innych, że kiedy hejtuje, to jest od innych silniejszy, ale spójrz na niego wtedy, kiedy nikt go nie widzi. To jest człowiek, który najczęściej jest nieszczęśliwy w sobie, nosi w sobie smutek, bezradność, takie poczucie niemocy wobec swojego własnego życia, wobec swoich emocji, wobec czarnych myśli, które wiszą nad nim i jemu niszczą życie. I on próbuje sobie nieporadnie z tymi emocjami poradzić, ponieważ kiedy ogarnia go tak wielka bezradność, to z tej bezradności i z tego strachu, który w sobie nosi, rodzi się właśnie agresja. I wtedy tę agresję kieruje w stronę kogoś, kto akurat jest po drodze. Zdarzyło się, że akurat ty jesteś po drodze. Ale to nie oznacza, że powinnaś tego człowieka nienawidzieć w rewanżu, tylko wprost przeciwnie. Jedną z najlepszych rzeczy, jakie można zrobić w stosunku do kogoś, kto cię hejtuje, jest okazanie mu życzliwości. Nie w taki sposób, że przyjdziesz i uściskasz go. Chociaż powiem ci, że w gruncie rzeczy, jakby tak na to spojrzeć z perspektywy,
to on wyrządza ci pewną przysługę. To wrócę do tego za chwilę. Najpierw skończę o tej życzliwości. Dlaczego i w jaki sposób? Tylko chodzi o to, żeby być od tego silniejszą i żeby nie odpowiadać złem na zło, dlatego że zło zawsze niszczy osobę, która je z siebie wysyła. Więc jeżeli ktoś cię hejtuje, jeżeli ktoś okazuje ci nienawiść, niechęć, agresję, przemoc słowną, to najlepszym rozwiązaniem, które możesz zrobić, oczywiście jeżeli to jest coś, co znajduje się w internecie, to wystarczy po prostu zgasić internet i zająć się tym, co jest ważne w twoim życiu, ale jeżeli to jest sytuacja taka bezpośrednia, to przypomnij sobie, kim jesteś. Wyobraź sobie, że jesteś tą osobą, o której przypomnienie prosiłam cię wcześniej, tą osobą, którą najbardziej podziwiasz, taką osobą, którą najbardziej chciałabyś być. Wyobraź sobie, że jesteś nią. I co wtedy robisz? Powiedzmy, że jesteś supermenką. Czy supermenka miała hejterów? No przecież! Zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie chciał komuś przyłożyć. Więc supermenka mogła znaleźć się na drodze hejtera, który też mógł ją obrzucić różnymi inwektywami. I co wtedy supermenka zrobi? Wstanie. Będzie wyprostowana, silna. Będzie miała wysoko podniesioną głowę. Nie z pogardą, nie z dumą, że ja jestem lepsza od was, tylko z poczuciem własnej wartości i z poczuciem własnej misji. I będzie wiedziała o tym, że ten, kto ją hejtuje, jest tylko bezradną ofiarą własnego strachu i własnej bezradności. Więc dlaczego tego kogoś miałaby nienawidzić? Za co? Za to, że nie panuje nad swoimi emocjami? Więc taka supermenka spojrzy na tego kogoś, uśmiechnie się lekko, a potem po prostu pójdzie swoją drogą do zajęć, które są dla niej ważne i które sprawiają, że ona ma w życiu cel, pozytywną misję i zajmuje się tym, co jest naprawdę ważne. Więc najważniejsze jest to, żeby zawsze być po stronie dobra i zawsze budować w sobie dobro i zawsze kierować się dobrem i rozumieć, że człowiek, który działa w sposób, który jest nienawistny, przykry, nieprzyjemny, jest ofiarą swoich własnych emocji, więc zamiast dokładać mu jeszcze swojej nienawiści, pogardy, niechęci, raczej daj mu promyczek światła, promyczek dobra, promyczek miłości. I oczywiście nie chodzi o to, żebyś mówiła do hejtera, że go kochasz, tylko chodzi o to, co pomyślisz w swoim sercu i w swojej duszy i jaką energię wyślesz do tego człowieka. Wtedy, kiedy on wcale nie będzie na ciebie patrzył i kiedy nie będzie ciebie widział, tylko kiedy ty będziesz sama ze sobą, on będzie gdzieś sam ze sobą. Spróbuj pomyśleć o nim z życzliwością. Spróbuj dać mu dobro, wysłać mu dobro. I zobaczysz, jak wielką, ogromną, absolutnie największą na świecie moc ma właśnie dobro. I jeszcze coś ci powiem na koniec. I to jest zdanie, które ja często sobie powtarzam. Psy szczekają, a karawana idzie dalej. Wiesz, co to znaczy? Że niezależnie od tego, co mówią ludzie dookoła, jeżeli wiesz, dokąd zmierzasz, to po prostu tam idź.